Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus tak wołał: Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Bóg nie jest i nie może być niczyim wrogiem. Jest Bogiem miłującym ludzi nawet w ich upadku. Nieprzyjaźń i wrogość mogą być jedynie w człowieku. Nie ma ich w Bogu. Człowiek staje się nieprzyjacielem Boga. Bóg nigdy nie staje się nieprzyjacielem człowieka. Wiara wprowadza światło w moje życie. Ona jest światłem. W nim słyszę słowa, które pozwalają przejść przez życie dobrze czyniąc. Będąc w świetle, postrzegam Boże przykazania jako powietrze, którym mogę oddychać, wodę, przez którą zyskuję orzeźwienie i chleb, którym zaspokajam wszelki głód. Wierząc Jezusowi, odczuwam, że wszystko staje się dla mnie nowe. Świat nie ma nade mną władzy, lecz biorę z niego to, co nie sprzeciwia się mojemu życiu w świetle. Nieprzyjęcie przykazań, które przynosi Chrystus, sprawia, że pozostaję w ciemności, a tym samym nie mam dystansu do tego, co jest na świecie. W sposób bezkrytyczny biorę z tego świata to, co na chwilę mnie pociesza, nie patrząc na godzinę, która nadchodzi. Słowo Jezusa jest moim kompasem do poruszania się w tym świecie. Uwierzyłem, czyli przyjąłem za prawdę to, że tylko Jezusowi zależy na moim teraz i na moim później. Przez przykazania wprowadza On wolność, która daje odczucie radości i pokoju, odpowiadającym na wszelkie głody mojego ludzkiego istnienia. Uwierzyłem, że powołuje mnie do wolności w swoim słowie. Ten, któremu wierzę, powinien zaspokoić każdy mój głód, marzenia, tęsknotę, pragnienia, otrzeć każdą łzę z moich oczu, lecz według własnego, a nie mojego planu. Pogarda dla słów Jezusa jest pogardą dla tej wolności, która wszystko może, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Ucząc się wierzyć Jezusowi, uczę się myśleć i odczuwać tak, jak On to czyni w swoim słowie.